taka gra w skojarzenia. Może kiedyś zdarzyło się wam grać. Nią się często grywało w czasie podróży, żeby podróż mijała szybciej. A jest to bardzo prosta gra. Jedna osoba najpierw mówi jakieś hasło, jakieś słowo. Potem kolejna mówi swoje skojarzenie do tego słowa. Kolejna mówi o swoje skojarzenie do następnego. I tak w ten sposób powstaje łańcuch skojarzeń. No i na koniec to hasło, które pojawia się jako ostatnie, no ma już niewiele wspólnego z tym pierwszym. Dzisiaj będzie można odnieść trochę takie wrażenie w czasie tego kazania. Bo będę najpierw mówił o Jan Chrzcicielu, a później o kolędzie, ale nie o kolędzie jako pieśni, jednej z pieśni, które śpiewamy w okresie Bożego Narodzenia, tylko o kolędzie jako wizycie duszpasterskiej. Na pierwszy rzut oka to nie ma żadnego związku. Tak? Jan Chrzciciel nad Jordanem dawno temu, a teraz kapłani chodzący z wizytą duszpasterską po domach. Tymczasem nie jest to efekt łańcucha skojarzeń, jaki sobie zrobiłem, tylko to, jak dzisiejsze słowo mnie dzisiaj poprowadziło. W tym fragmencie Ewangelii Jana czytamy o misji, jaką Jan Chrzciciel otrzymał od Boga. Został posłany przez Boga z konkretnym zadaniem, z konkretną misją. I pojawia się nad Jordanem, zaczyna nauczać, udzielać ludziom chrztu, zanurzenia w wodzie, przy jednoczesnym wyznawaniu grzechów. I to, co czyni, to, co robi, zaczyna w Izraelu wywołać ferment. Coraz więcej ludzi się do niego schodzi, słuchają go, przyjmują chrzest. Dlatego osoby, które mają coś do powiedzenia w Izraelu, odpowiedzialne za naród wybrany, kapłani, lewici, wysyłają do Jana Chrzciciela wysłańców, by się określił, kim on jest, co mówi sam o sobie, jaka jest jego tożsamość. Czy czasem on nie jest Mesjaszem, na którego oczekujemy, może jest Eliaszem, który ma przyjść w czasach mesjańskich, może jest prorokiem. No i w tym dialogu Jana Chrzciciela z wysłannikami poznajemy, jaka jest misja, jakie jest powołanie Jana Chrzciciela danemu przez Boga. Jan Chrzciciel mówi tak: ja chrzczę wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Czyli on kogoś poprzedza, bo po nim idzie ktoś większy od niego, ktoś ważniejszy. A Jan widzi się jako tego, który jest jego poprzednikiem, który ma przygotować jego przyjście. I rzeczywiście, taka była rola Jana Chrzciciela. Jezus Chrystus, Mesjasz, którego Jan Chrzciciel poprzedzał, tak o nim się wyrażał. On jest tym, o którym napisano: oto posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Posyłam mego wysłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. By zrozumieć rolę Jana Chrzciciela w historii zbawienia, to mi pomaga taki obraz, taka rzeczywistość związana z koncertami. Pewnie niektórzy z was byli w swoim życiu na koncercie na żywo. Zwłaszcza jak są większe koncerty, robione z większym rozmachem, gdy jest zapraszana jakaś gwiazda, czy to zespół, czy też solowy artysta, to najczęściej jest tak, że ten zespół to jest gwóźdź programu, który występuje na koniec. A wcześniej pojawiają się inne, mniej znane zespoły, albo jeden, albo kilka, które są supportem, czyli mają jakby przygotować ten główny występ, rozgrzać publiczność i sprawić, że ten koncert no, się uda. Kimś takim dla Jezusa był właśnie Jan Chrzciciel. On miał przygotować ludzi żyjących wtedy w Palestynie, by przyjęli Jezusa. Wtedy, kiedy przyjdzie, kiedy będzie nauczał, kiedy będzie głosił, kiedy będzie wypełniał swoją misję. Jan Chrzciciel był po to, by przygotować grunt. I co ciekawe, ten schemat później Pan Jezus ponawia w czasie swojej działalności, wtedy, kiedy on naucza. Że zanim pójdzie w jakieś miejsce, to wcześniej kogoś posyła przed sobą.
I w 10 rozdziale Ewangelii Jana mamy takie zdanie. Ewangelii Łukasza, przepraszam. Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Czyli tam, gdzie Jezus miał zamiar pójść, wcześniej wysyłał dwóch uczniów, by go poprzedzili. W ślad za nimi potem przychodzi on. Ich zadanie jest takie, jak i Jana Chrzciciela. Przygotować grunt pod przyjście Jezusa. Uchylić już drzwi ludzkich serc na ten moment, kiedy Chrystus przyjdzie. I co ciekawe, ten schemat dalej funkcjonuje w życiu Kościoła. Pan Bóg, chcąc przyjść do nas, chcąc nas nawiedzić, wkroczyć w nasze życie, często kogoś posyła przed sobą. Ma swoich wysłanników, ma swoich apostołów, czyli właśnie tych posłanych, bo tak się tłumaczy to nasze słowo apostoł po grecku. Apostolos znaczy posłany. I Bóg posyła jednych ludzi do innych, idąc ślad za nimi, by przyjść ze swoją łaską, by wkroczyć w ludzkie serce. Ja właśnie w rzeczywistości kolędę, czyli tych odwiedzin duszpasterskich, właśnie widzę coś takiego. Że idą jedni z nas, kapłani, posługujący w danej parafii, duszpasterze, idą do różnych domów, różnych mieszkań, by na wspólnej modlitwie i rozmowie spędzić czas, a w ślad za nimi idzie Chrystus. Co więcej, Jezus w innym miejscu Ewangelii mówi, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. Czyli jakby widzimy znowu ten sens, tą myśl, że tak działa Bóg, że kiedy posyła swojego wysłannika, to jakby on idzie z nim, idzie zaraz za nim. I otwartość nasza na tego człowieka, na to, co on mówi, jednocześnie uchyla drzwi Panu Bogu. I to się ma dokonywać właśnie w czasie tych odwiedzin duszpasterskich, które co roku w naszych parafiach polskich się dokonują, zwane są kolędą. W ubiegłym roku tę wizytę, odwiedziny duszpasterskie przeżywaliśmy troszeczkę w zmienionej formie, niż to miało miejsce przed pandemią, no bo w czasie pandemii to było zupełnie inaczej, no ale to był wyjątkowy czas. Natomiast w ubiegłym roku było trochę inaczej niż to było wcześniej, przez długie, długie lata w tradycji tej parafii i generalnie w polskiej tradycji, czyli chodziliśmy na tak zwane zaproszenie, czyli wcześniej trzeba było wyrazić chęć, pragnienie, wyjść z inicjatywą i nas zaprosić, czy przez wypełnienie formularza w internecie, czy dostarczenie tutaj swojego zaproszenia. I wiedzieliśmy, do kogo mamy iść, kto chce nas przyjąć, kto chce się spotkać, pomodlić razem, porozmawiać. I nie wiem, czy pamiętacie, ale na zakończenie kolędy dzieliłem się wrażeniami naszymi braci chodzących, odwiedzających domy, że był to bardzo dobry czas. I ta forma wypaliła, bardzo nam pasowała. Nie dlatego, że tylko, że była wygodna, ale pozwoliła przeżyć tą kolędę, te odwiedziny głębiej, pełniej. Było więcej czasu przede wszystkim na to, żeby porozmawiać, spotkać się. Mogliśmy się dostosować do możliwości ludzi i iść wtedy, bo dzwoniliśmy wcześniej, umawialiśmy się na konkretny termin, iść do nich wtedy, kiedy są w domu, kiedy mają tę możliwość się spotkać. Ale ta forma miała też jeden poważny minus. I nie można było go pominąć. Szliśmy do tych, którzy sami wyszli z inicjatywą. A więc duże grono osób, duża liczba osób nas nie przyjęła. Nie dlatego może, że nie chciała, no ale nie wystosowała swojego zaproszenia. Mówiąc inaczej, jakbyśmy poszli tak, jak to bywało kiedyś, do wszystkich, zapukali wszędzie, zadzwonili wszędzie, to
najprawdopodobniej jeszcze sporo osób by otworzyło swoje drzwi i przeżyło kolędę, to spotkanie w swoim domu. I owszem, jest to poważny minus tej formy i na niego zwrócił nie tylko nam, ale generalnie kapłanom naszej diecezji uwagę ksiądz biskup, pasterz naszej diecezji, biskup Zbigniew, zapraszając nas do tego, byśmy jednak szli do wszystkich. Byśmy szukali możliwości kontaktu z wszystkimi, nie tylko tymi, którzy są zaangażowani w życie parafii, tutaj przychodzą do kościoła i chcą mieć kontakt z parafią, chcą być żywymi członkami tej naszej wspólnoty, ale iść także do tych, którzy już tutaj na co dzień nie przychodzą. Ale może księdza wpuszczą. I rzeczywiście to jest w jedności z tym, co czynił też Chrystus. Bo jak czytamy w Ewangelii świętego Mateusza, Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszelkie słabości. Obchodził wszystkie miasta i wioski. Czyli praktyka nauczania Jezusa nie polegała na tym, że dajmy na to, żył sobie w Kafarnaum, tam gdzie był dom Piotra i dużo czasu on spędzał. I że siedział sobie tam z uczniami, tam sobie właśnie żyli. No i czekali na moment, aż ktoś po nich przyjdzie. Ktoś przyszedł z Betsajdy i mówi, Panie Jezu, tam w Betsajdzie chcemy się z Tobą spotkać, przyjdź do naszej miejscowości i nauczaj. No i wtedy Jezus wstawał, zabierał apostołów i szli. Wracał z powrotem, no i czekał na kolejne zaproszenie. Ewangelia nam pokazuje, że Jezus czynił inaczej, że inicjatywa wychodziła od Niego. Obchodził wszystkie miasta i wioski. Od jednego miejsca do drugiego. Owszem, zdarzały się sytuacje, że ktoś zapraszał go do swojego domu na ucztę. Innym razem setnik przychodzi do niego i prosi o uzdrowienie swojego sługi albo przełożone synagogi Jair prosi o uzdrowienie swojej córki konającej. I wtedy Jezus w odpowiedzi na tą prośbę idzie do danego domu. Ale w większości przypadków te spotkania dokonywały się z inicjatywy Pana Jezusa. Dlatego mimo wielu zalet tej formy kolędy, jaką przeżywaliśmy w ubiegłym roku, tym razem jednak chcemy powrócić do tego chodzenia do wszystkich, wychodzenia do wszystkich, próby kontaktu z wszystkimi, ale z pewną zasadniczą zmianą. Odwiedziny duszpasterskie nie będą się odbywać jedynie w styczniu. I zaraz wytłumaczę dlaczego. Jakie kolęda ma założenia? W ogóle po co ona jest? Czemu służy? Jaki jest jej cel? Pomodlić się w swoim domu razem z duszpasterzem. Przyjąć błogosławieństwo dla domu. To jest oczywiste. Porozmawiać ze sobą, aby chodzi o to, że była możliwość spotkania i wzajemnego poznania się. Byśmy coś o sobie się dowiedzieli. Więcej niż tylko wygląd, jak wyglądamy. Ale jest to możliwość, żebyśmy my, duszpasterze, poznawali wiernych, a wierni i nas. I temu służy też ta rozmowa. Byśmy poznali to, jak żyjecie, jak się wam żyje, z jakimi problemami w swoim życiu się borykacie, szukając rozwiązań, możliwości pomocy. Kolęda to także okazja do tego, żeby głosić dobrą nowinę, mówić o Panu Jezusie i wejść na głębszy poziom rozmowy z osobami, no, które straciły swój codzienny kontakt z Panem Bogiem i nie mają już z Nim żywej relacji, żywej więzi, co wyraża się przez to, że się nie modlą, nie chodzą na mszę świętą, nie korzystają z sakramentów, ale drzwi swojego domu dla kapłana otworzyły. A więc widzimy, że jest to potężne narzędzie, które służy naprawdę wielkiemu dobru, by budować z parafii realną wspólnotę. To, co mówiłem na tym kazaniu podsumowującym kolędę w ubiegłym roku. Chodzi o to, żeby
Kościół i nasze parafie były wspólnotami realnymi, prawdziwymi, a nie tylko z nazwy. Kolęda ma temu służyć. I teraz mam do Was pytanie. Jak Wam się zdaje, ile czasu potrzeba, ile powinna trwać taka kolęda, takie spotkanie, żeby te cele zrealizować? Ile na to trzeba minut? No ciężko określić, ciężko podać jedno, nie wiem, jeden czas, no bo to zależy. No ale tak uśredniając, dajmy na to, czy 10 minut wystarczy? Niektórzy machają, że nie. Żeby się pomodlić i pobłogosławić dom, owszem, wystarczy, to zajmuje mało czasu. No zależy też, bo jak chce się trochę pomodlić dłużej i omodlić różne sprawy w rodzinie, no to już nam się ten czas rozciąga. A więc na modlitwę, błogosławieństwo domu wystarczy. Powiedzmy, żeby jeszcze na chwilę usiąść i zamienić kilka zdań takich mało zobowiązujących, to też. Ale żeby dokonało się coś więcej, porozmawiać troszeczkę głębiej, powiedzieć coś o sobie więcej, a już podjąć próbę jakiejś ewangelizacji, no to w ciągu 10 minut nie ma szans. Nawet nie ma co próbować, bo to nie ma sensu. Na tak wyglądała kolęda w tym modelu tradycyjnym, czyli wychodzimy w okresie Bożego Narodzenia i styczeń przeznaczamy na to, żeby chodzić po kolędzie. Matematyka jest nieubłagalna, jej nie oszukamy. W naszej parafii mamy około 4400 mieszkańców. Dzieląc teraz przez 24-25 dni dostępnych w styczniu, nie licząc niedziel, dzieląc przez ilość braci, którzy chodzi, czyli 6, ilość czasu, jaki mamy dostępnego danego dnia, od 16 do 20, ewentualnie do 21, no ale to już tak w ostateczności, no to nam wychodzi na jednego brata 40 miejsc do odwiedzenia. Oczywiście wszyscy nie przyjmą kolędy, no ale tak 20-30 osób, rodzin danego dnia odwiedzało się. Co daje? No właśnie, 7-10 minut. Dlatego w tym roku chcielibyśmy zaproponować zmodyfikowaną właśnie formę kolędy, że będziemy szli do wszystkich po kolei, jednej, na jedną ulicę, na drugą ulicę, jednego bloku, kolejnego bloku, pukając, dzwoniąc do wszystkich, ale nie tylko w styczniu, ale przez cały rok. Przez cały rok to nie znaczy, że przez 365 dni w roku, ani nawet, nie wiem, przez 6 dni w tygodniu, miesiąc w miesiąc, no bo oprócz odwiedzin duszpasterskich mamy jeszcze inne posługi duszpasterskie w parafii. Popołudniami, wieczorami spotykamy się z grupami, wspólnotami, które działają, funkcjonują przy tej parafii. Przygotowujemy młodzież do bierzmowania, dzieci do pierwszej komunii świętej i nie możemy tego zaniedbać. Nie możemy porzucić na rzecz odwiedzin duszpasterskich. Dlatego myślimy, by jeden dzień w tygodniu, stały jeden dzień w tygodniu poświęcić na odwiedziny duszpasterskie, ograniczając inne zaangażowania tego dnia. By to był dzień właśnie naszego spotkania z parafianami w ich domach. I by stał się naszą stałą praktyką, czyli tydzień w tydzień, no może z wyjątkiem wakacji. Moglibyśmy chodzić i przed południem do południa, przed południem do tych, którzy są w domach, którym taka pora odpowiada, po południu do tych, którzy wtedy są na miejscu i bardziej odpowiada im ta pora. Jeśli komuś nie będzie podpowiadał dany termin, możemy być bardzo elastyczni, poszukać innego, przyjść w innym terminie. Tak myślimy, żeby co tydzień w niedzielę informować, nie, że w tym tygodniu, tego dnia przyjdziemy, chcemy odwiedzić parafian, którzy mieszkają pod tymi adresami. Można wywiesić jeszcze jakąś rozpiskę na klatce, żeby poinformować także tych, którzy nie będą w kościele. Ktoś może się zapytać, po co znowu mieszać, po co kolejna zmiana?
Przez tyle lat kolęda funkcjonowała w pewien określony styl, sposób. To działało. Po co coś tu ruszać, kombinować? Chciałbym wam teraz zaproponować pewien eksperyment myślowy, byśmy ruszyli naszą wyobraźnią. Popatrzmy teraz po sobie. Mniej więcej pewnie kojarzycie, kto jest w kościele. Nawet jak nie zawsze chodzicie na 8:30, no to mniej więcej też kojarzycie, jak wygląda skład osobowy na naszych mszach świętych. I teraz osoby, które mają powyżej 70 roku życia. Oczywiście nikt z nas nie ma wypisanego PESEL-u na czole, no ale tak mniej więcej. Te osoby, które dzisiaj są w kościele przez całą niedzielę, powyżej 70 roku życia, 70+, załóżmy, że ich dzisiaj nie ma. Nie przyszli, nie pojawili się. Kto zostanie? No, ktoś będzie, nie będzie pusto, ale ta liczba nam drastycznie zmaleje. I do czego zmierzam? Za 10, kilkanaście lat, biologia również jest nieubłagana, tych osób już tutaj nie będzie. Nie dlatego, że im się odwidzi chodzenie do kościoła, tylko Pan ich zabierze do siebie. Kto zostanie? Owszem, można trzymać się we wszystkim tradycji, tych tradycji, które mamy w kościele, w naszych różnych rzeczywistościach. Tak było, tak przez lata, tak powinno być. No tylko trzeba właśnie patrzeć, czy coś, co robimy, działa. Bo tradycja ma służyć ewangelizacji, a nie odwrotnie. I nie chodzi o zmianę dla samej zmiany. Żeby coś pokombinować, żeby się nie zastać. Żeby było ciekawiej, no ale przez to więcej chaosu, zamieszania. No nie. Mi to pozwala zrozumieć przykład z gier zespołowych. Bardzo lubię oglądać mecze piłki nożnej. I przed meczem obie drużyny, które chcą wygrać, przygotowują taktykę na mecz. Trenerzy, sztab trenerski przygotowuje taktykę na dany mecz, pod dany zespół, z którym się gra. I w trakcie meczu, kiedy nie idzie, kiedy taktyka się nie sprawdza, bo nie udaje się nam konstruować akcji, nie przedostajemy się pod pole karne przeciwnika, nie strzelamy goli, a to oni nas atakują i nam strzelają bramki, przegrywamy i taktyka nie działa, to co robi trener? Trzyma się tej ustalonej taktyki, bo ona jest dobra, sprawdzona, tak robiliśmy zawsze i tak będziemy grać. No może tak robić, ale przegra. Dlatego zmienia taktykę. Robi zmiany, wpuszcza innych zawodników, zmienia ustawienie. Drużyna może przestaje grać długimi piłkami, wrzutkami na pole karne, zaczynają grać krótką piłką, większą wymianą podań i tak dalej. Szuka możliwości zmiany, żeby zawalczyć o zwycięstwo. Bo jak nic nie zrobi, to przegra. I to samo mam na myśli, kiedy mówię o dostosowywaniu form, metod duszpasterskich do zmieniających się realiów. Między innymi także odwiedzin duszpasterskich. I tak Kościół czynił przez całe wieki. Gdyby tego Kościół nie robił, to by dzisiaj nas nie było. Gdyby formy, metody wypracowane w pierwszym wieku chrześcijaństwa bez żadnych modyfikacji, zmian były utrzymywane bez żadnej korekty, to one byłyby nieodpowiednie dla nas. I oczywiście tu nie chodzi o to, że Ewangelia ma się zmieniać, czy mamy nauczanie Pana Jezusa zmieniać, bo nie, ono jest stałe, niezmienne, uniwersalne i pasujące do wszystkich czasów. Ale sposoby, w jakich się modlimy, sposoby, w jakich wychodzimy do ludzi i próbujemy głosić dobrą nowinę, mogą, a wręcz powinny się zmieniać. Wtedy chcemy podjąć taką próbę, żeby dać sobie szansę, by odwiedziny duszpasterskie spełniły te założenia, jakie w nich mamy. Nie tylko ten element modlitwy i błogosławienia domu. Mimo że jest on ważny, istotny, ale nie jedyny. Zdaję sobie sprawę, że
ta zmiana mentalności, schematów jest dla nas niełatwa, trudna, jak jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni. Dla wielu z was to pewnie będzie duży brak, że nie będzie mieć kolędy w styczniu, kiedy jest jeszcze w domu choinka, że można zaśpiewać kolędę, a ksiądz przyjdzie w listopadzie albo w maju. A dla mnie osobiście jest o wiele istotniejsze to, żeby w ramach tych odwiedzin duszpasterskich autentycznie się spotkać, na spokojnie, porozmawiać, pomodlić się dłużej, wejść w głębsze tematy, niż to, czy jaki będzie wystrój domu w tym czasie. Czy będzie choinka z łańcuchami, bombkami, czy zaśpiewamy kolędy, czy jakąś inną pieśń. To jest zupełnie drugorzędne, trzeciorzędne. Ważniejsze jest co innego. Nie wiem, nie mam pewności stuprocentowej, czy to zafunkcjonuje. Czy taka forma kolędy rzeczywiście pozwoli nam dotrzeć do osób, bo też taki jest cel, do osób, które do kościoła nie przychodzą, których tutaj nie ma. Czy ona pozwoli nam nawiązać z nimi kontakt, być kimś takim jak Jan Chrzciciel dla swoich ludzi współczesnych mu, czy apostołowie, którzy idą, by przygotować grunt Panu Jezusowi, żeby spróbować uchylić drzwi ich serca. Nie wiem, czy tak to się stanie, no, ale trzeba spróbować. Trzeba próbować nie tylko w tej kwestii kolędy, ale wielu innych. Trzeba szukać różnych sposobów, by z Ewangelią docierać do ludzi, by z tej społeczności, jaką tworzymy w ramach naszej parafii, czynić wspólnotę, realną wspólnotę. Ludzi, którzy mają więzi, którzy się znają, którzy otwierają się nawzajem na siebie. Dlatego zapraszam do takiej otwartości i próby zrozumienia, przynajmniej próby zrozumienia jakby tych zmian, które wprowadzamy, które nie są sztuką dla sztuki, ale są próbą poszukiwania ścieżek dotarcia do siebie nawzajem.